Jezusowi. Kochani, Jezus Chrystus żyje. Nie jest babka ani legenda, ale On jest realny, dziwy i jest tutaj. Aleluja! Kochani, przybyliśmy do Was tutaj, aby dzisiaj ogłosić na tym miejscu, że Jezus Chrystus żył, umarł i zmartwychwstał. To jest prawda potwierdzona biblijnie i potwierdzona przez żywego Ducha Świętego. Kochani, 2000 lat temu na krzyżu Golgoty krew Jezusa została przelana za mnie i za ciebie. Krew Jezusa ma niebiańską moc zbawienia każdego człowieka. Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Poza Nim nie ma żadnej innej drogi do Boga. Biblia mówi, dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj jest dzień łaski. Każdy człowiek, każdy, ty i ja, przez moc krzyża Golgoty może być zbawiony. Na zbawienie nie można zasłużyć, nie możesz go wypracować, ale Jezus, nasz Pan i Zbawiciel, 2000 lat temu poszedł na krzyż, przelał świętą krew, On, który nigdy nie zgrzeszył, przelał świętą krew, umarł i po trzech dniach zmartwychwstał. Jezus Chrystus żyje. On jest teraz tutaj. Biblia mówi, gdzie dwóch albo trzech spotka się w imię moje, ja jestem pośród nich. Mamy zaszczyt dzisiaj w obecności Jezusa przez moc Ducha Świętego głosić Ewangelię i mieć pewność tego, że niebiańska chwała, niebiańska moc będzie dotykała każdego człowieka, który pragnie zaczerpnąć ze zdrojów zbawienia. Kochani, Jezus Chrystus dał nam życie nie tylko po to, abyśmy tutaj jakoś przewegetowali na ziemi, ale Jezus zaoferował nam moc. Zaoferował nam życie w mocy Ducha. Biblia mówi, nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i zdrowego umysłu. Mamy ducha mocy. To jest najpotężniejsza siła, jaka istnieje we wszechświecie. Nie ma większej mocy niż ta, która jest w nas, a którą jest żywy Duch Święty. Każdy człowiek może być silny, mocny i błogosławiony, jeśli przyjmie Chrystusa do swojego serca. Tutaj na ziemi, każdy człowiek to widzi, jest wiele zła. Biblia mówi, że jest szatan, wróg człowieka, który kradnie, zażyna i wytraca. Ale Syn Boży, Jezus, objawił się po to, aby zniweczyć dzieła diabelskie. I Chrystus zniweczył te dzieła. I każdy człowiek, który żyje w Chrystusie, który żyje w relacji z Bogiem, ma władzę nad diabłem. Diabeł jest pokonany, a Jezus jest Panem. Ogłaszamy na tym miejscu, że Jezus jest Królem Królów i jest Panem Panów. Ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. Jezus jest ten, który żył, umarł i zmartwychwstał. Wszelka chwała należy się tylko Jemu. I nie ma w nikim innym zbawienia, bo nie dano ludziom innego imienia oprócz tego, którym jest Jezus Chrystus. Dzisiaj pragniemy Was zainspirować, abyście studiowali Pismo Święte, abyście wierzyli w żywego Chrystusa i doznawali każdego dnia tej potężnej mocy, która wskrzesiła Go z martwych. Jezus jest realny i prawdziwy. Moc Ducha przeniknie Twoje życie, przeniknie Twoje serce, przeniknie każdą dziedzinę Twojego życia, jeśli otworzysz serce Bogu. Jezus jest ekspertem od najtrudniejszych sytuacji w życiu. Nieważne,
jak trudne rzeczy przechodzisz. On jest ten, który przychodzi do twojego życia, aby dać ci ogromne błogosławieństwo. Jezus zamienia pustynię w ogród Pana. Z całego serca zachęcam, żeby każdy człowiek szedł w kierunku życia, chodził na ziemi w światłości, światłości, którą jest Jezus, doświadczał mocy, doświadczał miłości i był człowiekiem, który żyje życiem osoby zmartwychwstałej. Nie bądźmy słabi, nie bądźmy pokonani, ale żyjmy w mocy. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Błogosławimy was, modlimy się, niech potężna chwała Ducha was dotyka, niech Jezus was przenika i niech będzie światłem dla waszych stóp. Błogosławimy każdą osobę, która teraz słyszy. Duchu Święty, ja Cię proszę, przenikaj serca ludzi. Dotykaj, uzdrawiaj, wzmacniaj w imię Jezusa Chrystusa. Modlimy się, aby Duch Święty Cię teraz dotknął tam, gdzie jesteś. I niech wielkie rzeczy Boże się dzieją. Czegokolwiek pragniesz teraz od Boga, ja się modlę, żeby Bóg teraz spełnił pragnienia twojego serca. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.